Krosno. Czyste, zdrowe i bezpieczne. W takim mieście chcemy żyć, pracować i wychowywać dzieci. Nie jest to możliwe bez wielomilionowych nakładów na działania proekologiczne i te związane z gospodarką odpadami. Blisko 30 milionów złotych to wartość majątku miasta, a więc każdego z nas, zainwestowana w tym celu. W skład tego majątku wchodzi Zakład Unieszkodliwiania Odpadów oraz Składowisko Odpadów, zlokalizowane w Krośnie przy ulicy Białobrzeskiej. Składowisko odpadów, eksploatowane do chwili obecnej, wybudowano jeszcze w 1983 roku. Rok 2006 był przełomowy. Wówczas to oddano do użytku niezwykle nowoczesny na tamten czas Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, a samo składowisko zostało gruntownie zmodernizowane. Aktualnie w zakładzie zatrudnionych jest ponad 70 pracowników. Jednak zmieniająca się w błyskawicznym tempie otaczająca nas rzeczywistość, uwarunkowana prawnie i niezwykły postęp technologiczny, a także nieprzerwana od 10 lat eksploatacja oraz co najważniejsze dbałość o bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców powodują konieczność gruntownej modernizacji zakładu. MPGK w Krośnie przygotowało kompleksowy program inwestycyjny modernizacji obiektów związanych z gospodarką odpadami. Główne założenia tego programu to stworzenie mieszkańcom komfortowych i tanich warunków pozbycia się śmieci, dbałość o środowisko naturalne, a także spełnienie wszelkich wymogów proekologicznych postawionych przed samorządami w zakresie odzysku i recyklingu odpadów w kolejnych latach. W ramach tego programu zmodernizowane zostaną linie mechanicznego przetwarzania odpadów, w szczególności ze zwiększeniem stopnia jej automatyzacji, tak aby możliwe było maksymalizowanie odzysku surowców z odpadów komunalnych. Proces przetwarzania odpadów podlegających obróbce mechanicznej realizowany będzie w zamkniętej hali. Najważniejszym jednak aspektem jest ograniczenie uciążliwości zapachowej zakładu dla okolicznych mieszkańców związanej z biologicznym przetwarzaniem odpadów. W tym celu MPGK planuje zainstalować kolejne hermetyczne reaktory biologiczne wyposażone w biofiltry, gdzie powietrze poprocesowe będzie oczyszczane. Pozwoli to ograniczyć ilość odpadów poddawanych procesom biologicznym na otwartym powietrzu i prowadzić proces maksymalnie długo w hermetycznych warunkach. Takie działanie powinno znacząco wpłynąć na zlikwidowanie uciążliwości zapachowej. Jednak nieustanne protesty, w tym również przedstawicieli prywatnego przedsiębiorcy branży śmieciowej z Jasła, opóźniają realizację tych inwestycji. Planowana rozbudowa części biologicznej zakładu ma na celu prowadzenie procesów biologicznych wewnątrz hermetycznych reaktorów wyposażonych w instalacje do oczyszczania powietrza. Dziś procesy biologiczne w części przebiegają na otwartym powietrzu. Zamknięcie ich w szczelnych hermetycznych reaktorach w połączeniu z oczyszczaniem powietrza poprocesowego wpłynie na znaczące ograniczenie uciążliwości zapachowej. Skuteczność takich systemów potwierdzają funkcjonujące już w zakładzie instalacje kontenerowe wyposażone w biofiltry, a także podobne instalacje funkcjonujące w innych miastach w Polsce. Rozbudowa takich instalacji pozwoli na wydłużenie czasu prowadzenia procesu z oczyszczaniem powietrza poprocesowego, co ograniczy uciążliwość zapachową. Planowane inwestycje w żaden sposób nie zwiększą ilości odpadów przetwarzanych w zakładzie, a jedynie usprawnią procesy odzysku. Dodatkowo wskazać należy, że do instalacji regionalnej mogą trafić odpady tylko z tego regionu, jaki obsługuje instalacja. Nadto w związku z docelowym przejęciem części odpadów wytworzonych na terenie regionu południowego przez instalacje w Ustrzykach Dolnych oraz w kontekście prognozowanego sukcesywnego spadku masy odpadów komunalnych, ilość odpadów przetwarzanych w instalacji w Krośnie ulegnie w przyszłości obniżeniu i zgodnie z naszymi przewidywaniami po 2018 roku będzie wynosić około 35 tysięcy megagramów rocznie. Dla porównania, obecnie w RIPOK w Krośnie przetwarzanych jest blisko 50 tysięcy megagramów na rok. Pomimo tego, że spółka posiada już niezbędne pozwolenia, odstąpiła od planów rozbudowy składowiska w Krośnie. Nie zgłosiła takiej inwestycji do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Do WPGO zgłoszona została zaś związana z jego zamknięciem rekultywacja składowiska i taką inwestycję spółka będzie realizować po 2018 roku. Wdrożenie idei Circular Economy oznacza maksymalizację odzysku surowcowego odpadów i minimalizację składowania.
wszystkie surowce możliwe do odzyskania będą musiały być odzyskane. W efekcie na składowiska odpadów trafiać będzie niewielka ilość odpadów komunalnych, tylko takich, których w żaden inny sposób nie da się już zagospodarować. W związku ze zmianą unijnej polityki w zakresie maksymalizacji odzysku i recyklingu odpadów, rozbudowa składowiska w Krośnie nie będzie potrzebna. W nowym regionie południowym wystarczające są pojemności istniejących składowisk w Krośnie i Zagórzu, natomiast przyszłe potrzeby regionu zabezpieczy składowisko w Zagórzu. Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to często chodzi o pieniądze. MPGK dysponuje majątkiem publicznym, czyli pieniędzmi nas wszystkich. Odpowiedź na pytanie, kto zyska na zablokowaniu inwestycji w Krośnie, jest oczywista wobec okoliczności, że w razie niepowodzenia MPGK odpady będą musiały być przekazane do prywatnej instalacji przedsiębiorcy z Jasła. Na pewno więc nie zyskają na tym mieszkańcy naszego miasta. Warto zatem wsłuchiwać się w racjonalne, poparte faktami argumenty MPGK, na pierwszym miejscu stawiające bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Krosna, a ostrożnie podchodzić do prób manipulacji, których celem mogą być korzyści finansowe jedynie kilku osób. Trudno sobie bowiem wyobrazić sytuację, że satysfakcję mieszkańcom miasta przyniósłby fakt, że planowane inwestycje, w efekcie protestów grupy mieszkańców, zamiast w Krośnie zostałyby zrealizowane w sąsiednim mieście, a zakładowi w Krośnie, zamiast gruntownej modernizacji, groziłaby wręcz całkowita likwidacja powodująca dotkliwe straty finansowe oraz likwidację wielu miejsc pracy. Pracujemy dla Ciebie i dla środowiska.